Okej, okay, last but not least, ostatnia bodajże już część parku, którego nazwy nadal nie pamiętam. Victor Hugo. Voilà. Dumne spojrzenie. Bardzo ciekawe ławki. O. Świetnie. Idziemy dalej. Jakby mniej pada, bardzo dobrze. Aczkolwiek wciąż dokucza. No i tak wygląda w zasadzie ostatnia część parku. Troszkę w bok głównej ścieżki, ale jak widać miejscowi mają gdzie spacerować i gdzie spędzać wolny czas. Bardzo dobrze. Piętrzą się biurowce. No, trzeba przyznać, że nareszcie troszeczkę tego biznesu jest blokowane. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo przyjemne miejsce. Trzeba przyznać. Chodzi bynajmniej o sam park, ale całe miasto robi naprawdę niezłe wrażenie, mimo że historia akurat tego kraju nie oszczędzała, co jednak nie zmienia faktu, że to, co pozostało, jest przez miejscowych darzone bardzo dużą opieką. No i z tego powinniśmy się cieszyć, ponieważ mamy dzisiaj co oglądać. Oj. Pogoda jest niestety okropna. Ale sam Bukareszt daje radę. I jak widać, mimo niedzieli, mimo deszczu, interes się kręci. No myślę, że z chwilą, gdy przestanie padać, miejscowi na pewno tutaj się zjawią. W liczbie dużo, dużo większej niż to, co widać na załączonych obrazkach. To wygląda park u wylotu. Да, я прошел. Гляда ларпуса не достала. Да, я пальню, иду, я иду.
No to już trochę cywilizacji. W tle potężne rondo, może go nie widać za dobrze. Natomiast tutaj gdzieś przed nami, no właśnie, taka trochę niepozorna stacja bukaresztańskiego metra. Łącznie z miejscowymi rowerami koloru Yellow Bahama. W tej chwili jesteśmy tak naprawdę na tej ścieżce, z której wchodziłem do parku, także myślę, że z grubsza było widać, co tu się dzieje i jak to w praktyce wygląda. No niestety, przy słonecznej pogodzie na pewno by było to znacznie, znacznie lepsze, ale cieszmy się, że mamy chociaż i to. Ten ruch samochodowy, który tu widać gdzieś w tle, to jest zaledwie namiastka namiastki tego, co się dzieje w tym mieście na co dzień. Korki są nieziemskie, ale taksówkarze dają radę. O właśnie, gdzieś tam w tle żółte taksówki przemykają z ich całym multum w Bukareszcie. No to tak, one tak naprawdę rano zapychają ulice, niestety w niektórych miejscach dosyć wąskie, chociaż tutaj jak widać są one dosyć szerokie. Okej, żegnamy się z parkiem na H przez płot. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wycieczkę przez Bukareszt, bardzo krótka, ale myślę, że coś tam można było się z niej dowiedzieć, coś zobaczyć. Jak jeszcze będzie okazja, to zrobię sobie kolejną i wtedy podzielę się kolejnymi spostrzeżeniami.